Na razie jest tu jeszcze spokojnie. Ale sprawa żabich dołów wywołuje niepokój w kilku miastach. Tak wczoraj mieszkańcy protestowali przeciwko inwestycji, którą planuje prywatna firma z Bytomia na granicy trzech miast: Chorzowa, Bytomia i Piekar Śląskich. Firma JK Technology chce rozebrać fragment nasypu kolejowego, który odkupiła w 2019 roku od innej prywatnej firmy. To wiązałoby się nie tylko z głośnymi robotami rozbiórkowymi, ale również z wycinką drzew. W ten sposób firma z Bytomia chce pozyskać nawet 350 tysięcy ton kruszywa. Tym tematem żyją teraz wszyscy, którzy regularnie odwiedzają Żabie Doły. Nie wiem, jak oni chcą doprowadzić do rozbiórki. Ja wiem, że materiały są, no ale przecież ludzie są chyba ważniejsi niż te materiały. Można na Żabich Dołach spotkać nie tylko ludzi, ale również dużo zwierząt. Jeśli inwestor dostałby zgodę na pracę, to zamiast śpiewu ptaków będzie tu słychać koparki i ciężarówki. Choć prezes firmy JK Technology zapewnia, że rozbiórka będzie korzystna dla przyrody. Bo to jest opinia techniczna, która jasno mówi, jakie są zagrożenia. Nie tylko wiaduktem, ale też nasypów, które przechodzą. I te zagrożenia są i one są, będą tak naprawdę z roku na rok coraz gorzej. Oczywiście natura, wiadomo, zagospodarowała je w sobie. Powstał drzewostan typu samosiejki, wyrosły gdzieś tam drzewa na poboczach, które wymagają po prostu zezwolenia na wycinkę. My tych drzew nie chcemy wycinać. Ale o zgodę na wycinkę ponad 800 drzew firma już wystąpiła. Mimo to na pewno nie trzeba będzie ich ciąć aż tyle. Na razie z rozbiórki nasypu JK Technology nie zamierza zrezygnować. Wcześniej firma składała propozycje miastom, ale te nie były zainteresowane zakupem. Mimo że według koncepcji metropolii miałaby tędy przebiegać Velostrada. My nie jesteśmy przeciwko temu. Budujcie. Ale jesteśmy właścicielami tego terenu. To niech miasto to od nas odkupi. My zbilansujemy, damy propozycję. Miasto zresztą, żeśmy już te propozycje przestawiali, ale miasto mówi, no nie, my nie mamy tych pieniędzy. Taka propozycja skierowana była m.in. do władz Chorzowa. Pan Maki Mielik zaproponował cenę, za jaką jest w stanie miasto to wykupić, ale wiemy, że inwestor tej ceny nie zaakceptował. No więc, a my możemy bazować jedynie na ofertach szacunkowych, które posiadamy i rzeczoznawca majątkowy wycenił dany teren na tyle, na ile wycenił. No i tak, w takich cenach się możemy poruszać. Dzisiaj sprzeciw wobec inwestycji wyrazili uchwałą radni z Bytomia. Myślę, że pan inwestor wiedział, co robi, kupując ten teren. A z drugiej strony, odwołując się tutaj do wojewody czy do prezesa Rady Ministrów, pana Mateusza Morawieckiego, no skoro potrafi teraz na lewo i prawo obiecywać pieniądze na stadiony, no to może teraz znajdzie pieniądze na to, żeby ten teren odkupić. Choć Chorzów nie zgodził się na inwestycje w Żabich Dołach, które są objęte ochroną i stanowią zespół przyrodniczo-krajobrazowy, to wojewoda decyzję miasta uchylił. Jednak dzisiaj do Urzędu Miasta wpłynęła informacja o wznowieniu przez wojewodę postępowania w tej sprawie. Nie wystarczy nam informacja, że na razie, powiedzmy, Żabie Doły są bezpieczne, ale my dążymy do tego, żeby one już zawsze były bezpieczne. A żeby to się stało, to musimy przygotować jakiś plan, jakąś propozycję, czy to uchwały, czy ustawy, czy zmian jakichkolwiek legislacyjnych dla tego obszaru. W sobotę mieszkańcy zapowiadają cichy marsz po Żabich Dołach. To kolejna forma protestu. W Bytomiu trwają kontrole pojemników na śmieci, a właściwie ich zawartości. Pracownicy firmy wywożącej odpady sprawdzają, czy mieszkańcy odpowiednio je segregują. A problem z brakiem segregacji jest spory, szczególnie w blokach. Powiem szczerze, że dużo jest osób, które źle segreguje odpady. Ja widzę z moich okien, co jest, ale dużo jest osób, dużo dzieci. Widzę, że też jest jak gdyby... Rodzice przekazują, przynajmniej widzę na placach zabaw, ale jeszcze jest dużo. Jesteśmy w tyle dość daleko. Ja przykładowo segreguję. I tak to powinno być z tą segregacją. Ale do końca nie wszyscy segregują, to się z tym zgodzę. Teraz miasto sprawdza, kto i jak segreguje i w przypadku wykrycia nieprawidłowości podnosi opłaty do 60 zł za osobę. W przypadku bloków obowiązuje odpowiedzialność zbiorowa. Wyższa opłata jest nakładana na miesiąc. Tylko w ubiegłym roku w Bytomiu wydano 10 decyzji podwyższających opłaty na łączną kwotę ponad 90 tysięcy złotych. To, czy cała procedura zostanie wszczęta, zależy w głównej mierze od oceny pracowników firmy odbierającej odpady. W przypadku, gdy nie jest prowadzona segregacja, to muszą dokonać jakiejś dokumentacji, w związku z tym robią zdjęcia. Dodatkowo wysyłają do nas protokół, z jakiej lokalizacji, gdzie ta segregacja niestety nie miała miejsca. No i wtedy te odpady
które prawie były posegregowane, ale niestety coś tam w nich było nie tak, lądują w tym pojemniku na odpady zmieszane. Ale powodem takiego kroku ze strony miasta nie jest tylko i wyłącznie ekologia. Chodzi o obowiązek uzyskania przez gminy odpowiedniego stopnia segregacji odpadów. W ubiegłym roku ten procent wynosił 25% i udało nam się go z niewielką nadwyżką osiągnąć. W tym roku może być trudno. Już raz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska nałożył na nas karę sięgającą około 1 300 000 zł. A na taką karę składają się później wszyscy mieszkańcy. Koncerty, wystawy i warsztaty to główne atrakcje zbliżającej się Nocy Muzeów. Późnym wieczorem w sobotę 13 maja będzie można odwiedzić kilkadziesiąt instytucji w całym województwie. Przykładowo Muzeum Hutnictwa w Chorzowie przygotowało m.in. muzealną halę odlotów. Będziemy pokazywać przede wszystkim, i to będzie nasz leitmotiv, przedmioty, które na co dzień zazwyczaj znajdują się w magazynach, nie wyciągamy ich, niektóre nigdy nie były pokazywane. To są rzeczy dziwne, oryginalne, cenne, ekstrawaganckie, szalone, więc pierwszy raz będzie można je zobaczyć na własne oczy, ale oprócz tego tych wydarzeń, które przygotowaliśmy, jest kilka. Wśród nich warsztaty chemiczne, fizyczne czy pokazy iluzji. Muzealną podróż można kontynuować w Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach, które zaprezentuje wiele nowości, m.in. portret Władysława Borta. Jednego z głównych kreatorów polskiego Śląska, zarówno tej doby plebiscytowej, jak i doby powstań. A oprócz obrazu muzeum zaprasza na koncert zespołu Gang Marcela i otwarcie wystawy Orkiestra Huty Florian. Tym naszym najnowszym nabytkiem, który został nam przekazany przed kilkoma właściwie tygodniami, mianowicie instrumentami orkiestry dętej funkcjonującej przy Hucie Florian od roku 1935. Wszystkie te tutaj zaprezentowane instrumenty mają za sobą już długą historię, były świadkami wielu znaczących wydarzeń, również o charakterze patriotycznym, narodowym, a przede wszystkim są właśnie tym uzewnętrznieniem tego, co wypływało z owej codzienności, od ciężkiej pracy. W Katowicach oprócz wydarzeń w tradycyjnych muzeach, jak Śląskie czy Historii Katowic, będzie można wybrać się do fabryki porcelany, która przygotowała multimedialną wystawę zdjęć starej fabryki i nie tylko. Przygotowaliśmy również zwiedzanie, więc przewodnik będzie oprowadzał po fabryce. Zaprowadzi naszych uczestników w kilka miejsc, do których nie ma możliwości wejścia na co dzień. Z kolei w Sosnowcu na odwiedzających będą czekać m.in. wojskowe podchody historyczne, obóz lotnictwa dla dzieci oraz nowa wystawa Sosnowiecka Lotnicza Eskadra. Wystawa, która pokazuje, jak gdyby odkrywa jeszcze do tej pory niepokazywaną kartę z historii miasta, mianowicie lotników, obsługę naziemną, ludzi, sosnowiczan, którzy walczyli przede wszystkim w polskich siłach powietrznych, także w strukturze RAF-u podczas II wojny światowej. Niektóre miasta, takie jak Zabrze, zdecydowały się zorganizować Noc Muzeów w późniejszym terminie. Kopalnia Gujdo zaprasza na podziemny spacer górniczy 20 maja. Podczas Nocy Muzeów wizyty będą możliwe za darmo lub za symboliczną opłatą. Piotr Żurek z Tarnowskich Gór to jeden z trojga niewidomych, którzy planują w przyszłym roku zdobyć najwyższy szczyt Afryki, Kilimandżaro. Naszym celem tej wyprawy jest pokazanie, że osoby takie jak my, czyli osoby niewidome, też są w stanie pokonywać przeszkody nie tylko związane z codziennym życiem, ale i pokonywać też takie przeszkody jak ta góra. I zanim ktoś pomyśli, że to niemożliwe, to trzeba podkreślić, że Piotr Żurek ma już za sobą starty m.in. w triatlonach. Ale zdobywać Kilimandżaro niewidomi nie będą sami. Pomogą im alpinista i himalaista Artur Małek oraz artysta kabaretowy i prezenter radiowy Mariusz Kałamaga. Myślę, że nawet to przygotowanie takie fizyczne nie jest tak ważne jak zaadoptowanie się do poruszania się bez oczu w takim ciężkim terenie, bo z tego co tam słyszałem od żony, która była tam wielokrotnie, to jest ten teren mieszany, że u góry jest taki typowy wulkaniczny, osypujący się żwir, a na dole jest dżungla, gdzie są korzenie, śliskie kamienie i myślę, że to będzie głównym problemem w zdobyciu Kilimandżaro, no i wysokość. Piotr zadzwonił do mnie w trochę innej sprawie, na zasadzie tego, aby pomóc mu nagłośnić daną akcję, to fajne wydarzenie, jako że pracuję w znanej rozgłośni radiowej. Ja powiedziałem, że no różnie może z tym być, natomiast
po jakimś czasie tak pomyślałem, że a nuż fajnie by było dołączyć do takiej ekipy. Bo Mariusz Kałamaga od lat angażuje się w pomoc osobom niepełnosprawnym. Żeby jednak wyprawa mogła się odbyć, potrzebne są pieniądze i to nie małe, bo aż 180 tysięcy złotych. Uczestników wyprawy można wesprzeć na portalu zrzutka.pl, wpisując dotknąć Kilimandżaro.